W dzisiejszym odcinku pokażę Wam ciekawostkę, ponieważ chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak wygląda przykładowy router bezprzewodowy w środku i na jakie komponenty warto zwrócić uwagę. Więc tak, no to jest przykładowy router, który możecie... To jest... Nie patrzcie już na producenta, tak jak mówię, producent to producent i tak te wszystkie komponenty są produkowane, czy zaraz o których powiem, są produkowane w Chinach. Tak naprawdę zmienia się tylko nazwa producenta. To jest router bezprzewodowy, tu mamy czteroportowy switch, czyli tu podpinacie sobie komputery kablami kablem normalnie przewodowym, a tutaj za pomocą tego, że ten router jest bezprzewodowy, możecie podłączać się za pomocą karty bezprzewodowej. Tu macie zasilanie, a tutaj macie podłączenie do modemu, który potem jest podłączony do ściany. No i o co chodzi? I teraz tak, jeżeli chcielibyście rozkręcić, no to różne modele mają różnie ukryte śrubki. I tutaj ma, tak jak mówię, ten router ja już go nie użyłem, więc pozwolę sobie Wam pokazać, jak to wygląda. Tu jest ukryta śrubka jedna, tutaj druga. O, ja to rozkręciłem, czyli pod naklejkami. No i teraz tak, jeżeli ściągniecie obudowę, to wygląda to w środku tak. Antenka, widzimy, idzie tutaj. O, wezmę może, żeby Wam pokazywać coś takiego fajniejszego. I o co chodzi? Niektórzy ludzie sprzedają te komponenty. Na przykład bardzo ważną sprawą tutaj jest to, nie wiem czy przyjrzycie się, ja Wam trochę powiększę. O, to są bardzo ważne rzeczy. Te raz, dwa i trzy. Znaczy, bardziej interesuje, żebyście się skupili na tym i na tym. To jest firma IC+. To jest chiński producent układów scalonych. To jest akurat kontroler. Kontroler, czyli powiem Wam w skrócie, kontroler to jest urządzenie, które umożliwia na przykład funkcjonowanie tego switcha, tego, że jak podpniecie komputer, to on rozpoznaje na przykład kabel i tak dalej, prędkość ustawia. Natomiast to jest tak zwany system on chip, to jest można powiedzieć, to jest coś jak gdyby zintegrowany procesor, pamięć, wszystko w jednym i na tym nawet można uruchamiać przy dobrych wiatrach system operacyjny. I o co chodzi? To możecie sobie wymontować i nawet sprzedać. To też możecie wymontować i nawet sprzedać. I tak jak mówię, jest bardzo dużo ciekawych spraw, ale ten chip jest odpowiedzialny za komunikację bezprzewodową. Ten chip jest wyprodukowany przez firmę Atheros, która słynie akurat z niskobudżetowych chipów, czyli układów typu system on chip. I system on chip, tak jak mówię, system on chip jest to układ scalony, który zawiera kompletny system elektroniczny, czyli i układy cyfrowe, analogowe i tak dalej. I powiem Wam jeden przykład. Na przykład w komórkach karta graficzna Nvidia Tigra to właśnie jest w postaci system on chip, takiego właśnie chipu malutkiego. Ale zadacie mi, no dobra, jaka jest różnica między mikrokontrolerem a takim system on chip? Po prostu system on chip jest wyposażony w CPU, czyli w procesor, który jest stosunkowo ma dużą moc obliczeniową i można na nim uruchomić właśnie system Linux albo system Windows CE, czyli te popularne takie Windowsy na urządzenia przenośne. I oczywiście tutaj mamy układy różnego rodzaju czasowo-licznikowe i tak dalej, i tak dalej. Oraz kontrolery transmisji do internetu, do technologii Ethernet, pamiętajcie, Ethernet, UART, USB i tak dalej, i tak dalej. Więc te układy można na przykład sobie
wyjąć i sprzedać na eBayu, więc bardzo dużo ciekawych. A poza tym tu widzicie różnego rodzaju inne komponenty elektroniczne, ale tak chciałem wam pokazać, żebyście zwrócili uwagę na takie główne, więc tak wygląda router bezprzewodowy w środku. No tu macie jeszcze wam coś pokażę, tu macie śrubeczkę, prawda? To sobie odkręcimy. Jeżeli to odkręcicie, to można go jeszcze rozłożyć bardziej na części pierwsze. Tu jest zwykły plastik, a tutaj macie już tak, i tutaj macie porty, i tu widzicie zwykła płytka drukowana. Te wideo jest przeznaczone dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak wygląda taki przysłowiowy router ze zintegrowanym switchem, czyli przełącznik razem z routerem do użytku domowego, więc tak to wygląda. Płytka i komponenty, oczywiście projekt odpowiedni, żeby to wszystko działało. Tu macie antenkę, zwykły drucik, no i tu plastik, zaślepka. Więc tak to wygląda. Jeszcze teraz mieli. W jednym z moich wideo poprzednich umieściłem, jak wygląda router profesjonalny firmy Cisco, jak się rozkręci obudowę. Tak jak mówię, wszystkie te komponenty są od różnych producentów, więc nawet jeżeli macie router, nie wiem, Belkina, Netgear, D-Linka i tak dalej, więc tak naprawdę to wszystko jest złożone z różnych komponentów wyprodukowanych w różnych fabrykach, przeważnie w Chinach, gdzie albo Tajwanie. Tajwan bardzo dużo, i tak jak mówię, warto wiedzieć, że nie ma co się sugerować nazwą producenta przy wyborze w tym momencie routera do użytku domowego, ponieważ tak jak mówię, wszystkie te komponenty są składane, są produkowane w innych państwach i przez różne firmy, więc tak wygląda w środku router bezprzewodowy. Czyli to chciałem dzisiaj wam pokazać. Więc tak, więc to wszystko w tym wideo. Do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.